Wielokrotnie zdarzało mi się, że szedłem sfinalizować jakiś biznes, czyli na przykład rozliczyć zostawione mixtape'y albo rozliczyć zostawione bilety. I kończyło się na tym, że połowę zgarniętego hajsu, albo może i jego większość, zostawiałem na miejscu, robiąc zakupy. No to jest taki film, no myślę, że to jest największy też atut tego miejsca. Towarzysko fajnie, tylko że dziewczyn mało przychodziło. Bały się. Saigon jest sklepem niezwykłym. Z takim ośrodkiem. Dealer płyt. Trzeba było sprzedawać płyty różnym dziwnym gościom, którzy się tam pojawiali. Niektórzy byli tacy, których bardzo chciałem poznać, a niektórzy nieco mniej. Przychodzili ludzie, chcieli dotknąć tego nośnika fizycznego, oglądać okładki i pogadać. Totalnie, naprawdę. Niektórzy to wręcz nic nie kupowali, tylko przychodzili się zaczepić, zawiesić, trochę posiedzieć, pohangować. Tego sklepu się nie dało zamknąć o 19. Przychodzi taki dzień w tygodniu, czwartek bodajże, zwykle jest dostawa, no to idę tam, po prostu idę. Muszę tam pójść. 10 lat, no to szmat czasu i Saigon jest na pewno świadkiem wszystkich ewolucji i rewolucji w tych wszystkich wytwórniach, którymi się zajmuję. Tam możesz przede wszystkim od razu naocznie zobaczyć, jak ludzie reagują na płyty, które wydałeś. Saigon nie tylko kreuje gusta, ale też jest dla mnie takim miejscem, w którym wciąż możesz się dowiedzieć, co się dzieje na mieście. Bardzo różni ludzie tam przychodzą. Ci, którzy grają disco, słuchają funku, jazzu, techno, drum and bassu czy rapu. Winyle to też zajebiście ważny aspekt graficzny. To jest po prostu takie komplementarne dzieło sztuki. Więc można tą płytę po prostu też zobaczyć, dotknąć, no i przede wszystkim właśnie posłuchać. Robienie okładek wydało mi się takim świętym graalem, moim, prywatnym. Labele, jak i wydawnictwa płytowe różne są takimi markami. Tak samo jak się podchodzi do projektowania brandingu jakiejś tam firmy, tak samo wydaje mi się, że powinno się podchodzić do projektowania okładek i labeli. Przez to, że to jest docelowo takie ekskluzywne wydanie, też forma tego, jak to będzie wyprodukowane, jest ważna. Więc to będzie pudełko, które będzie wykonywane ręcznie, będzie ograniczony nakład. Każde pudełko będzie zrobione indywidualnie, to będzie introligatorska praca. Sama oprawa jest raczej oszczędna, więc ta muzyka jest najważniejsza. Sklep autorski to ma do siebie, że muzyka, jaką w nim znajdujemy, niezależnie od tego, jak różnorodna, jest już pod jakimś kątem wyselekcjonowana. Tego typu miejsca i tego typu osoby zapewniają tej kulturze ciągłość i umożliwiają jednocześnie rozwój. Osobiste poszukiwanie muzyki w sklepie z prawdziwego zdarzenia to jest przede wszystkim przygoda i zabawa. W Saigonie można było nabyć wszystkie roczniki mixtape'ów Rap History Warsaw. Pojawiają się tam płyty, których nie ma w jakimś pierwszym obiegu w Empikach czy w innych dużych sieciach dystrybucji. Musisz się wyrwać z domu, odłączyć na chwilę od internetu, udać do metra czy do samochodu, wejść w interakcję, żeby te rzeczy zdobyć. Pamiętam swoją pierwszą wycieczkę do Nowego Jorku, podczas której odwiedziłem Fat Beats. Wiesz, pojawiali się tam artyści, zdarzały się tam jakieś występy na żywo. I tak naprawdę Saigon jest trochę takim odpowiednikiem takiego miejsca w Stanach. Praca w studiu tutaj nie jest tylko jakby rzemiosło techniczne, to jest też praca kreatywna. Na składance jest głównie elektronika. Każdy producent reprezentuje trochę inne brzmienie. Niektórzy lubią dużo brudu, niektórzy lubią krystaliczne rzeczy, niektórzy bardziej krzykliwe. To, co jest fajne, no to właśnie ta różnorodność i moje zadanie w tym wszystkim to jest jakby sklejenie tego w całość, żeby ta kompilacja była spójna na winylu. Wyciskamy z tych kawałków wszystko.